23, projekt zarządu, pozytywna opinia komisji rewizyjnej. Jest to druk w sprawie opinii do propozycji zmiany ordynacji wyborczych w wyborach do rad dzielnic. Każdy z Państwa otrzymał do skrytek ten projekt, jak i również otrzymaliście Państwo projekt ordynacji wyborczej. Szanowni Państwo, zakres zmian, które są proponowane w zakresie ordynacji wyborczej, przede wszystkim dotyczą spraw związanych z usprawnieniem wyborów, a w drugiej kolejności również udostępnienie rad dzielnic dla szerszej ilości kandydatów, którzy mogliby brać udział w tychże wyborach. Jako zarząd nie zgadzamy się z zapisami, które są proponowane w ordynacji, które mówią o tym, że nie będzie potrzeba zbierania podpisów popierających przynajmniej 25 w zakresie udziału kandydatów na członków rad dzielnic w obrębie danego okręgu wyborczego, z którego się zgłasza właściwy kandydat. Uważamy, stoimy na stanowisku, jak i również tutaj jest pozytywna opinia komisji rewizyjnej, że takie podpisy powinny być, proszę Państwa, zebrane, jako że one stanowią o tym, że no, kandydat ma już jakieś poparcie społeczne i może reprezentować społeczność lokalną w Radzie Dzielnicy, jeżeli zostanie wybrany jako radny tej dzielnicy. Pozostałe zapisy, które są wprowadzone, nie budzą tak wielkich kontrowersji. Bo kolejną zmianą jest, proszę Państwa, to, że jeżeli do danego okręgu wyborczego zgłosi się jedna osoba, to wtedy, proszę Państwa, w dniu wyborów ta osoba z automatu jest radnym, ale ona tak naprawdę radnym staje się w dniu, w którym upływa termin składania kandydatów. Nie ma już tak zwanego oczekiwania, które wynosiło 12-14 dni w zakresie tego, czy zgłosi się kolejny kandydat i będą tam wybory, tylko od razu już w dniu ostatecznym dniu składania wniosków kandydatów ta osoba zostaje radna. Wydaje się, że nie budzi to większych kontrowersji z uwagi na to, że jeżeli ktoś chce zostać radnym, no to dokładnie wie, w którym dniu należy te podpisy, tą swoją kandydaturę z wnioskiem złożyć do Komisji Obwodowej Wyborczej, aby tym kandydatem się, proszę Państwa, stać. Pozostałe zapisy są zapisami porządkującymi organizację wyborów do rad dzielnic. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan radny Poręcki. Panie Przewodniczący, ja do tego druku mam dwie poprawki. Przekażę jedną poprawkę, ale poproszę koleżankę, żeby odczytała może, bo wszystkim świetnie, bo ja ślepy jestem, albo widzę, no przecież. Poprawka do druku numer 23 w sprawie opinii do propozycji zmiany ordynacji wyborczych w wyborach do Rady Dzielnic. Paragraf drugi otrzymuje brzmienie. Proponuje się wprowadzenie w paragrafie 32 punkt 1 zapisu: kandydatów na członków rad dzielnic odrębnie dla każdego okręgu wyborczego zgłasza się do właściwej dzielnicowej komisji wyborczej wraz z wykazem osób popierających 25 podpisów najpóźniej w dniu przed dniem wyborów samorządowych. Proponuje się wprowadzenie w paragrafie 4 zapisu: prawo wybierania do rady dzielnicy, czynne prawo wyborcze ma każdy mieszkaniec miasta, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i jest zameldowany na pobyt stały na obszarze działania danej rady dzielnicy. Uzasadnienie. W załączniku numer 3 do statutu dzielnicy w paragrafie 4 użyto sformułowania stale zamieszkuje na obszarze działania danej rady dzielnicy. Zapis ten jest nieprecyzyjny, ponieważ pojęcie stale zamieszkuje nie jest równoznaczne z zameldowaniem na pobyt stały. W załączniku numer 3 nie jest sprecyzowane, w jaki sposób będą weryfikowane informacje kandydata o stałym zamieszkaniu.
Państwa, ja myślę, że to jest jasna sprawa, ponieważ konkretnie chodzi tu o rachunek w Meldunku, prawdopodobnie ma nie być, ale chodzi o stałe zamieszkanie na terenie dzielnicy, z której będzie ktoś kandydował. W związku z tym dla mnie to jest jasna sprawa, że by nie było przywożonych w Teczce czy podrzutków, przykładowo z dzielnicy zakładu pierwszej do dzielnicy na przykład 14. Dla mnie to jest sprawa jasna i wydaje mi się, takie poprawki żeby powinny przegłosować. Dziękuję bardzo. Pani radna Minka, pan radny Więcław, bardzo proszę. A ja chciałabym zapytać informalnie, ponieważ się nie orientuję, czy takie sytuacje miały miejsce, że z innej dzielnicy ktoś przechodził do nas? Nie miałem. No to dlaczego się mamy cenzurować? No bo Platforma tak chce. Ja myślę, że pan radny tutaj przesadza i nadinterpretuje określenie Platformy Obywatelskiej w zakresie tej zmiany, ponieważ są to sprawy porządkowe, panie radny. Ja nie rozumiem, naprawdę nie rozumiem, dlatego że jakiś mównik się wprowadza. Ja czytałam statut i nie dopatrzyłam się takich sytuacji, dlatego nie rozumiem, że co wy Państwo tutaj robicie. A więc odpowiadam. No ja się zgłaszam do głosu, ja nie mam głosu, bo pan przewodniczący nie udziela. Jeszcze jest pan. Bo w dowodzie osobistym, jeżeli chodzi o to, wszystko to właśnie nie jest przez meldunków. No właśnie, no i tutaj mieszanie. Pan radny Niecław, bardzo proszę. Takie zapytanie już wątpliwość, bo jeżeli Rada Miasta Krakowa zaproponowała takie zapisy, to na jakim etapie ta procedura tam była? Czy to była już w głosowaniu przez komisję przy Radzie, czy Rada Miasta już zaproponowała? Nie, to jest projekt uchwały, który będzie procedowany na Radzie Miasta. Jesteśmy na etapie opiniowania ze strony Rad Dzielnic. Teraz te opinie wpłyną do Rady Miasta, albo zostaną przyjęte, albo zostaną odrzucone, a później Rada Miasta przyjmie całą ordynację wyborczą w tym zakresie, który my tutaj przedstawiamy. Dlatego na pewno, że jeżeli słusznie podnoszono wierność społeczeństwa przy ostatnich wyborach radnych, że bardzo mało, raz, że było kandydatów, w niektórych okręgach zgłaszały się pojedyncze osoby i z drugiej strony frekwencja w tych wyborach była bardzo mizerna, to jako powtarzenie podobnych zapisów, jeżeli chodzi o zbieranie podpisów i nie wiem, czy jest w dobrym kierunku. A nasze dzielnice nie było. Proszę Państwa, ja powiem w ten sposób. To, że frekwencja była taka, to niestety Prawo i Sprawiedliwość w tamtej kadencji tak to przegłosowało, że było oddzielne terminy wyborów do Rady Miasta i do Rady Dzielnic, o co Pan Radny na pewno o tym wie. Ja odniosę się, proszę Państwa, do tego, że stale zamieszkuje nie jest równoznaczne z zameldowaniem na pobyt stały, jak najbardziej. Tylko obawiam się, że jak Pan Radny wie, ma być zniesiony meldunek. Czyli tak naprawdę tego razie nie jest, jeżeli będziemy mieli. Ale to jest 2014 rok i ten meldunek będzie już zniesiony w tym czasie. I ta ordynacja. Ale ta ordynacja będzie wtedy obowiązywała. Ja rozumiem, że jak gdyby komisji ustroju samorządowego w Radzie Miasta Krakowa przyświecało to, żeby ta ordynacja już była spójna z zapisami nowego prawa, które za chwileczkę będzie obowiązywało. Ja osobiście nie obawiałbym się tego, że ktoś, kto mieszka w dzielnicy pierwszej, będzie w stanie wygrać wybory do Rady Dzielnicy, wybory na terenie naszej dzielnicy, czyli na przykład na terenie dzielnicy 18, że on tutaj będzie w jakikolwiek sposób spadochroniarzem w tym zakresie. Państwo wiecie, że nawet startowanie z różnych okręgów wyborczych w ramach naszej dzielnicy przez osoby, które niekoniecznie są związane z tym danym okręgiem wyborczym, nie zawsze jest sprzyjające temu, że ten ktoś te wybory wygrywa. Jeżeli zaś chodzi o te 25 podpisów, to wydaje się, że one są pewnym takim wentylem
bezpieczeństwa, który zabezpiecza nas przed tym, żeby właśnie takich spadochroniarzy w tym zakresie nie było. No ale to Państwo tutaj będziecie decydować o tym zapisie. Ja osobiście nie widzę tego zapisu odnośnie załącznika numer 3, który został zgłoszony w poprawce pana radnego Górewskiego. Pan radny Maranda, pan radny Krztomny. Ten temat ordynacji wyborczej do rad dzielnic został zgłoszony przez grupę radnych. To był projekt grupy radnych Platformy Obywatelskiej. Tu od razu chcę podkreślić, że pan przewodniczący nie mówił, że mówię, że Platformy, bo trzeba nazywać to po imieniu. I jak państwo macie możliwość wyjścia do internetu, to można i film obejrzeć, bo obrady są teraz nagrywane po wideo, lub też odczytać stenogram z posiedzenia, kiedy ten projekt był procedowany w pierwszym czytaniu już na Radzie Miasta. Ja akurat przeczytałem ten stenogram, no i zdumiała mnie pokrewność argumentacji i uzasadnienia tego, dlaczego się zmienia ten projekt, właśnie to, co tu pani radna Mitka mówiła, że nie rozumie, dlaczego tak, obaw, to się wszystko miesza. Otóż, proszę Państwa, fakt jest faktem, że argumentacja, jaka padała ze strony pana radnego Jaśkowca, który był sprawozdawczą tego projektu. Ale pan radny mówi o obecnej kadencji radnej. Nie o obecnej, teraz mówię. O tym projekcie, o tym projekcie, co teraz jest. Jakie były uzasadnienia, dlaczego się to zmienia. No to było przybliżenie, żeby odpolitycznić te rady dzielnic, żeby te rady dzielnic, poszczególni ludzie, którzy są liderami w stowarzyszeniach i tak dalej, mieli lepsze szanse zostania radnymi. No i to by się wszystko zgadzało, drodzy Państwo. Ale z drugiej strony to myśmy zrobili jako PiS i rozdzielili te wybory. Oczywiście, że to padło na fatalny okres, bo okres świąteczny, stycznia i tak dalej, nie? Ale to wcale tak nie musi być, bo ta zmiana poprzednia dała szansę właśnie tym ludziom, co są niezwiązani z partiami politycznymi, w związku z czym ta rada jest tego dowodem. Bo jakby te wybory odbywały się, drodzy Państwo, w tym samym czasie, co wybory do Rady Miasta, to praktycznie was tu by nie było, bo poprzednia kadencja to odpoczęciła, że tylko ludzie z partii politycznych wchodzili do tak trybunału. To, że była trochę niższa frekwencja, ja bym się tego nie obawiał, nie? Ale bo tu mnie okres był niewłaściwy, informacja i tak dalej. Ale to nie powinno się iść w kierunku, tylko powinno się otrzymać właśnie tą zasadę rozdzielenia, jeżeli się tłumaczy, że chce się wychodzić jako Platforma Obywatelska do obywateli, żeby ludzi uaktywniać i tak dalej, nie? I z drugiej strony radny Kilarski tam zadał wątek za tym, żeby nawet poprzedni czy dalej szedł, żeby w ogóle znikły oznaczenia popierające, nie jaka partia kogo popiera, że w ogóle tego nie było. No ale niestety Platforma już się na to nie godzi. No. Czyli z jednej strony by coś się tak kamufluje, sprawia, że chce się wychodzić do ludzi i tak dalej, ale z drugiej strony to ma na zasadzie, żeby te następne wybory zdecydowanie wygrać i tak dalej. I to jest po to generalnie robione. No, największa jest ta pokrętność, ta argumentacja i przedstawianie całej sytuacji. I tu jest dla was tekst, bo to ja już się tym nie przejmuję, ale dla niezależnych, bo to jest całkowicie kompletnie przeciwko jakiejkolwiek demokracji i przekazywania władzy właśnie na dole. Widzicie Państwo, jak się wszystko odbywa. Wszystko jest od samej góry szczeblami. Tu władza zadecydowała i
tak się przenosi jak właśnie na szczebel Rady Dzielnicy. Wy też nieraz ulegacie tej presji, bo to widać, wiesz, że widzicie w wielu przypadkach, by mnie głosowali inaczej, ale naciski z różnych stron są takie, a nie inne. Dziękuję. Oczywiście popieram te poprawki, bo one tam przynajmniej precyzują pewne rzeczy, natomiast generalnie jestem przeciwko w ogóle tej uchwale i odrzuceniu, no w ogóle tej uchwale Rady Miasta. Cieszymy się bardzo. Myślę, że się będzie Pan w stanie wyrazić tego w zakresie głosowania, żeby być przeciwko uchwale Rady Miasta. Ale ja tutaj ad vocem Pana wypowiedzi, Panie Radny, powiem, że PiS w tamtej kadencji wcale nie ukrywał, dlaczego zmienia termin wyborów. Zrobił to bardzo czysto, otwarcie, czystym tekstem, bez podkrętności Platformy Obywatelskiej w dzisiejszej argumentacji odnośnie tej ordynacji. Po prostu powiedział, że jeżeli tego nie zrobi, to nie wygra w wyborach do rad dzielnic, stąd zaproponował zmianę dotyczącą terminu, dlatego ona została po prostu przegłosowana. Również w zakresie zmian dotyczących znaczka wyborczego także to było. Całkowicie otwarta gra, otwarty tekst w tym zakresie. Jeżeli zaś chodzi, przepraszam bardzo, ja panie radny, jak pan mówił, to ja panu nie przeszkadzałem, radni słuchali, ja teraz dałem wyraz mojego ad vocem do pana wypowiedzi w tym zakresie. Co również chciałbym powiedzieć, że jeżeli mówimy o frekwencji wyborczej w wyborach, które się odbyły 9 stycznia, to była ona dramatyczna, ponieważ była bardzo niska. Oczywiście u nas w niektórych obwodach wyborczych była wyższa, w okręgach wyborczych była wyższa niż średnia, ale tak naprawdę była bardzo, bardzo niska. Proszę też nie mówić o tym, że te wybory wygrali radni niezależni. Akurat to się zdarzyło u nas w większości, że te wybory radni niezależni wygrali, ale w pozostałych dzielnicach wygrali radni z szyldami partyjnymi. Patrząc nawet na wybory w naszej Nowej Hucie, na pozostałych 4 dzielnicach, to wybory tylko były wyborami partyjnymi. PiS, Platforma, PiS, Platforma. Tak też to funkcjonuje, więc tutaj proszę nie mydlić oczu wypowiedzią, która mówi o tym, że to jest dla niezależnych. Wybory niestety do rad dzielnic, proszę Państwa, są wyborami politycznymi, a jeżeli ktoś jest bardzo silny w swoim okręgu wyborczym jako niezależny, to obojętne, czy będzie on startował z PiS-em, z Platformą, z SLD, z Pani Kodem, z PSL-em, to i tak te wybory wygra. A to moja ocena, pozwoliłem sobie, żeby będzie Pan Radny Śląski. Będziecie niezależni. Szanowni Państwo, ja tak się zastanawiam, a propos spadochroniarzy, to może warto by wziąć pod uwagę i zwiększyć liczbę podpisów pod kandydaturą danego delikwenta. Nie, bo 100 to może za dużo. 50 i uważam, że to by była całkiem sympatyczna liczba na początek, na rozgrzewkę dla takiego człowieka. Musiałby jednak się pofatygować. 25 głosów to jak ktoś jest, prawda? Ja 76 głosów miała panią. No właśnie, no, ale 25 głosów to jest naprawdę jak zgubnięcie okiem, a 50 będzie trzeba już porozmawiać i pofatygować. To tak zmurci potem. Bardzo proszę o ciszę, proszę Państwa. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji? Pan radny Kowalik. Ja bym zaproponował 100 głosów. O, jaką to poprawkę? Co to jakaś aukcja? Na kogo to wybieram? Na piśmie. 1200. Proszę Państwa, naprawdę ordynacja wyborów szanowna w dzielnicy jest bardzo poważnym dokumentem. Proszę, żebyście Państwo przez chwilę jeszcze proszę Państwa. A my musimy dzisiaj też się głosować. Każdy z Państwa miał czas na to, żeby się z tym zapoznać. Omawialiście to Państwo także na komisji, więc proszę Państwa, ja proponuję, żebyśmy się skupili, ponieważ są ważne to sprawy. Ja przytoczę Państwu to, co jest w zakresie proponowanej poprawki Pana Radnego Poremskiego.
w sprawie propozycji zmiany ordynacji wyborczych w wyborach do rad dzielnic. Paragraf drugi otrzymuje brzmienie. Proponuje się wprowadzenie w paragrafie 32 punkt 1 zapisów. Kandydatów na członków rad dzielnic odrębnie dla każdego okręgu wyborczego zgłasza się do właściwej dzielnicowej komisji wyborczej wraz z wskazaniem osób popierających 25 podpisów najpóźniej w 35 dniu przed dniem wyborów samorządowych. Proponuje się wprowadzenie w paragrafie 4 zapisów. Prawo wybierania do rady dzielnicy, czynne prawo wyborcze, ma każdy mieszkaniec miasta, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i jest zameldowany na pobyt stały na obszarze działania danej rady dzielnicy. Uzasadnienie. W załączniku numer 3 do statutu dzielnicy, paragraf 4, użyto sformułowania stale zamieszkuje na obszarze działania danej rady dzielnicy. Zapis ten jest nieprecyzyjny, ponieważ pojęcie stale zamieszkuje nie jest równoznaczne z zameldowaniem na pobyt stały. W załączniku numer 3 nie jest sprecyzowane, w jaki sposób będą weryfikowane informacje kandydata o stałym zamieszkiwaniu. Ja rozumiem, że ta poprawka dotyczy tylko i wyłącznie zakresu paragrafu numer 3. Tak. Czyli paragraf 32 pozostaje bez zmian. Tak. Bez zmian. Tam dotyczy poprawka paragrafu 4. Czy załącznika? No. Czyli paragraf 3 jeszcze. Nie było zmian, że odnośnie dnia. Paragraf 4 w załączniku numer 3 do statutu. Załącznik, jak ma pan statut, to cały ten projekt jest załącznik numer 3 do statutu dzielnicy. Ale coś mi pan musi być, żeście. Jak ordynacja by była? A tak jak widzę, zapis, tylko weryfikuję tę poprawkę, żebyśmy tutaj nie popełnili tego błędu jakiegoś, który... Paragraf 4 brzmi tak. Prawo wybierania do rady dzielnicy, czynne prawo wyborcze ma każdy mieszkaniec miasta, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze działania danej rady dzielnicy. Prawo wybieralności, bierne prawo wyborcze przysługuje osobie mającej prawo wybierania do rady dzielnicy. To jest paragraf 5. Proszę? To drugie zdanie to jest paragraf 5. Tak, tak, to jest paragraf 5, jak najbardziej. Szanowni Państwo, jeżeli ja mógłbym tutaj zaproponować takie rozwiązanie dla pana radnego Chorewskiego, zapis pierwszy, czyli paragraf drugi, proponuje się wprowadzenie paragraf 32 punkt 1 zapisu. Ja rozumiem, że on jest bez zmian, taki jak w uchwale. Tutaj nie ma zmiany, bo pan przepisał po prostu całą uchwałę i nie napisał samej poprawki. Jedno słowo jest zmienione. Nie, nie, nic się nie zmienia. Tu się nic nie zmienia. W zapisie się nic nie zmienia, tak? Nic. W paragrafie 2 nic się nie zmienia. Szkoda, że nie jest tylko sama ta poprawka. A poprawka jest takie, w paragrafie 4 zapisu, prawo wybierania do rady dzielnicy, czynne prawo wyborcze ma każdy mieszkaniec miasta. Odrębny paragraf 3. Odrębny paragraf 3. Nie związany z rzeczami, które w jakikolwiek sposób są wpisane. Ja bym zaproponował to zrobić w ten sposób, kiedy do panego radnego Chorewskiego się zwracam, że paragraf pierwszy pozostał bez zmian, paragraf drugi z racji tego, że on musi być zmieniony, ponieważ w pierwszej kolejności jest paragraf 4 zapisu, więc on brzmiał w taki sposób. Paragraf 4 zapisu. Prawo wybierania do rady dzielnicy, czynne prawo wyborcze ma każdy mieszkaniec miasta, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i jest zameldowany na pobyt stały na obszarze działania danej rady dzielnicy, czyli w paragrafie drugim wprowadzamy zapis pana poprawki de facto w tym zakresie, a paragraf trzeci będzie brzmiał jak paragraf drugi w tym momencie i zgłaszamy to w formie naszej autopoprawki zarządu do przegłosowania, jeżeli pan radny się zgodzi, żeby to tak przyjąć w tym zakresie.
To ja rozumiem, że wycofujemy ten druk poprawki. No jeżeli taki autopoprawka... Tak. Ja proponuję taką autopoprawkę. W tym momencie jest autopoprawka. Nie ma poprawki. Proszę Państwa, druk numer 23 w sprawie opinii do propozycji zmian ordynacji wyborczych w wyborach do rad dzielnic. Opiniuje się pozytywnie w paragrafie pierwszym. Zmiana ordynacji wyborczych w wyborach do rad dzielnic od 1 do 18 miasta Krakowa zgodnie z załącznikiem do uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy miejskiej Kraków dotyczącej propozycji zmian ordynacji wyborczych w wyborach do rad dzielnic miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 roku. Paragraf numer 2. Proponuje się wprowadzenie w paragrafie 4 następującej zmiany. Prawo wybierania do rady dzielnicy, czynne prawo wyborcze, ma każdy mieszkaniec miasta, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i ma stałe zameldowanie na obszarze działania danej rady dzielnicy. W paragrafie numer 3 proponuje się wprowadzenie w paragrafie 32 punkt 1 zapisu. Kandydatów na członków rad dzielnic odrębnie dla każdego okręgu wyborczego zgłasza się do właściwej dzielnicowej komisji wyborczej wraz z wykazem osób popierających 25 podpisów najpóźniej w 35 dniu przed dniem wyborów samorządowych. Paragraf numer 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tak brzmiałaby ta uchwała, proszę Państwa, z autopoprawką. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały na druku nr 23? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Dzielnicy przyjął uchwałę na druku nr 23. Proszę Państwa, mamy jeszcze 4 projekty uchwał. Proszę Państwa, przechodzimy do druku nr 24.